Cześć, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Jest godzina 21:32, a Kruszynka robi co i gdzie, a robi kotlety mielone. Skarbie kochany, powiedz parę słów widzom, co takiego ciekawego, dobrego robisz na kolację? Kotlety, mieloniaki, do tego sałata zielona. Z szczypiorkiem, koperkiem, pomidorami. Aha, czyli to będą kanapki takie swego rodzaju burgery, tak? Tak. Aha, z liściem sałaty, tak. Gorący kotlet mielony. Tak. O, jak to ładnie, bardzo elegancko pachnie. No i super, super. I masz jakieś swoje specjalne składniki do kotletów mielonych? Co dobrego dodać, tak, powiedz? Tak, bułka na pewno moczona w mleku albo w wodzie. Tak. No i oczywiście chleb. A dlaczego? Znaczy bułkę i chleb, tak? Tak, trochę bułki, trochę chleba. To tak. Zależy, ile mam chleba. I co mi bardziej smakuje? Jeżeli po prostu bardziej smakuje, lubimy bardziej chleb, to możemy więcej chleba. Jeżeli mamy deficyt bułki, no to po prostu, tak? Damy tego czy tego. W każdym nie ma proporcji jakiejś stałej. Próbujmy, eksperymentujmy. Właśnie, jak to w kuchni, róbmy, nie? Spróbujmy, co nam lepiej smakuje. Powiedz cebula, czosnek. Cebula, czosnek, jajko. Obowiązkowo, tak? Obowiązkowo. Znaczy cebulinie, jeżeli czosnek dajemy, to nie cebulę, tak. I na odwrót. Aha. Tylko z cebulą część bardziej kisną lecie mielone. Czyli takie dobrze. Tak. Okej, okay, tak jak widzimy, tak jak słyszymy. I dużo pieprzu ziołowego. A właśnie, pieprz musi być oczywiście. Tak. A tutaj rąbek tajemnicy jest taki, że dzisiaj Kruszynka na obiad robiła zupę, taką kartoflankę. Kochani, bardzo dobra, smaczna zupa, prosta w swoim składzie, ale zupa też z koperkiem, też znaczą pietruszki. Tak, taka zupa wiosenna. To było właśnie dzisiaj na obiad, a na kolację są kotlety mielone, tak, które właśnie teraz się smażą. Dokładnie. Super, do tego oczywiście będzie chlebek zawinięty w liść sałaty. Pomów jeszcze chwilę, ja zaraz... I oczywiście... Okej. Okay. No właśnie, czyli zostaliśmy sami tutaj w kuchni, Kruszynka poszła do ogrodu, Kruszynka ma dobrze, bo ma ogród dosłownie w zasięgu ręki, a w międzyczasie też pokażę Państwu, widzom kanału Kruszynka od nowa, to jest właśnie mięso mielone przygotowane do smażenia, tutaj jest wcześniej wspomniana zupa, no i oczywiście tutaj taki tajemniczy dodatek, tak. Co to jest? To są kwiaty szczypiorku. On jest tak samo pyszny jak szczypiorek, może lepszy. Tak, to prawda, bo jadłem, ja się przyznam, ja już nieraz jadłem. Skub, najpierw polecam każdemu uskubać sobie i spróbować, jak nam smakuje. I my dodajemy go do sałaty. Po prostu do sałaty. Tak. Starajmy się jak najdrobniej rozdzielić te kwiatki. Nieraz jadłem, nieraz tak próbowałem. Nawet można jeść całe kwiaty, tak, taki kwiatostan właśnie tego szczypiorku. Dekorować. Właśnie, odnośnie dekoracji. Nie dość, że pięknie w ogrodzie wygląda, to tak jeszcze bardzo dobrze smakuje. I można zamrażać. I można zamrażać, właśnie. Dobrze smakuje, ale kto kotletów pilnuje? Ja. Okej. O, jakie piękne, puszyste i rumiane. Fajnie. Cóż, no taka kolacja. Dzisiaj na kolację, no oczywiście przyznamy się wcześniej, jedliśmy też i lody. Dokładnie. Jedliśmy tak lody. Kocia z nami była. Kocia, nakręcaliśmy z kocią troszkę fajnych filmów, także też możecie je sobie zobaczyć. A na kolację właśnie są kotlety mielone. Tak. Szkoda, polskie że... burgery. Tak, takie swojskie burgery, czyli kotlet mielony, zaraz do tego będzie chlebek fajnie pokrojony, tak, list sałaty, tak, z dodatkami. No i taka, tak, i właśnie taka kolacja. Zapraszamy na kolację dzisiejszą. Także tak to jest, okej. Okay. Fajnie, no cóż, fajnie. Smacznego życzymy. Właśnie. Hej, pa! Do zobaczenia, trzymajcie się kochani. Oj, ładnie pachną. Biorę się za jedzonko kotuśmi. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwilka. Jeszcze momencik. Piątek z pankracem. Kotusiu, jestem taki mocno niecierpliwy. Chciałbym już zjeść. Popatrz jęzorek. O, tak język bym zepsuł, to by było o, niecikawie. Dobra. A, wyłączę. Okej. Okay.